Cześć, witam cię serdecznie. Kolejna lekcja. Skale, rodzaje skal. No właściwie to jest temat na zupełnie osobny kurs tak naprawdę, ponieważ jeżeli mamy 12 półtonów, prawda? A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS. Czy mamy 12 półtonów, to dla przykładu zrobienie skal ośmiodźwiękowych z tych 12 półtonów daje nam około 500 możliwości. O co tutaj mi chodzi? Na przykład mamy skalę, gdzie mamy prymę, tercję, kwintę, septymę, oktawę na przykład. Pryma, sekunda, mała, kwarta, kwinta, oktawa na przykład. Tu akurat tu była pięciodźwiękowa. Czyli wybierając ośmiodźwiękowe skale z tych 12, daje nam 500 gdzieś mniej więcej możliwości, to teraz jeżeli możemy sobie dobierać różne kombinacje, bo na przykład różni muzycy używali swoich własnych skal, na przykład gitarzysta zespołu Def, Schuldiner, takie nazwisko miał, tworzył, na przykład miał swoją skalę, w której się poruszał. Są skale na przykład kulturowe. Ogólnie można podzielić skalę na kulturowe, modalne, jazzowe, pentatoniczne, kulturowe. Kulturowych jest sporo: arabska, cygańska, perska, japońska, chińska, mongolska, więc właściwie naprawdę jest olbrzymi wybór tych skal. Postaram się w ćwiczeniach załączonych w PDF-ie i w Guitar Pro do tej lekcji wrzucić przekrój tych najbardziej popularnych skal. Tylko możesz sobie powiedzieć, no dobra, 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 ale właściwie chyba jest troszeczkę tego za dużo dla mnie, prawda? No w zasadzie można by powiedzieć, że opanowanie ich wszystkich zajmie dużo czasu. Niemniej jednak warto poznać brzmienia tych, bo z biegiem czasu, jak się już nauczysz wyłapywać interwały, wyłapywać je w skalach, tworzyć ze skal akordy, to znajomość tych skal powoduje, że my naprawdę zaczynamy poznawać niesamowite walory brzmieniowe poszczególnych skal. Tutaj sobie powiemy o skalach modalnych. To jest 7 skal, które bardzo, bardzo łatwo tak naprawdę zapamiętać. Czyli właściwie mamy pentatonikę molową, pentatonikę durową, skalę bluesową. I jeszcze tutaj tych 7 skal modalnych, to już właściwie mamy pewien zasób dość fajny. Zaczniemy sobie w ogóle od skali jońskiej. Skala jońska, inaczej durowa. Weźmiemy sobie od przykładu tonacji C. Wesoła, ciekawie brzmi, bardzo fajnie brzmi i tak naprawdę można było teraz powiedzieć tak. To są skale pokrewne, skale modalne, czyli tak, od dźwięku C stworzymy skalę, grając po dźwiękach poszczególnych C, D, E, F, G, A, B, C, jońska. Dorycka jest od D, czyli D, E, już to zagramy, D, E, F, G, A, B, C, D. Była dorycka, jońska, dorycka, frygijska będzie od E. Jońska, dorycka, frygijska, lidyjska będzie od F, lidyjska. Miksolidyjska od G. Eolska od A, czyli to jest ten molowy, molowa skala. I lokrycka od B. I teraz właściwie tak, dźwięki jakie ma skala jońska, to jest po prostu C, D, E, F, G, A, B, C.
Dorycka. Akurat Dorycka zaczyna się od dźwięku D. No, akurat tak poszli na łatwiznę nam. D, E, F, G, A, B, C, D. Frygijska natomiast jest od dźwięku E. E, F, G, A, B, C, D, E. O, już widać, że tutaj mały błąd już powoduje, że jest coś nie tak. Zresztą tym małym błędem już stworzyłem nową skalę. Jońska, doryska, frygijska. Jest od E. Frygijska od E. E, F, G, A, B, C, D, E. Lidyjska jest od F. F, G, A, B, C, D, E, F. Miksolidyjska od G. Ma dźwięki G, A, B, C, D, E, F, G. Eolska, czyli molowa, ma dźwięki A, B, C, D, E, F, G, A. Lokrycka B, C, D, E, F, G, A, B. Czyli właściwie można by powiedzieć, że te modalne, czyli pokrewne skale, tyle nam, można powiedzieć, ułatwiają całą tą zabawę, że wystarczy, żebyśmy zapamiętali. Od dźwięku C jest dorycka, od dźwięku C jest durowa, jońska, od dźwięku D jest dorycka. I te poszczególne frygijska, lidyjska, miksolidyjska, eolska, leokrytska. One wtedy dzięki temu bardzo fajnie się je zapamiętuje. W ćwiczeniach oczywiście będziesz mieć rozpisane te ćwiczenia, rozpisane te skale i postaram się wrzucić właśnie więcej tych takich popularniejszych skal różnego rodzaju. Natomiast co tutaj jest istotne? Trzy dźwięki na strunę. W przypadku na przykład C-dur. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo fajne podejście, te trzy dźwięki na strunę, bo łatwo nam też się z tego nauczyć, bo niektórzy na przykład robią tak, że mają dwa, tutaj trzy, czasem cztery wychodzi. Tu po prostu się skupiamy po trzy dźwięki na strunę. I teraz jeszcze można byłoby powiedzieć coś takiego. Jeżeli mówiliśmy wcześniej o tych superpozycjach, to dlaczego by nie pójść w skalach modalnych? Superpozycje ich nie zrobić. Dlaczego nie zrobić? No, owszem, można byłoby zrobić jak najbardziej. Będzie to troszeczkę może bardziej wymagające dla ciebie zrobienie takich superpozycji. Ja na przykład, jak się uczyłem skal, to rozpisywałem sobie znowu na kartce superpozycje, czyli na przykład skala durowa C. No i superpozycja pierwsza byłaby na przykład od dźwięku na najgrubszej strunie. Dźwięk C. Dźwięk C na najgrubszej strunie jest na ósmym progu. Czyli mamy C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Ja na przykład robiłem w ten sposób, że pierwsza, bo nie robiłem wszystkich, ja robiłem coś takiego. Pierwsza superpozycja, dźwięk toniczny, dźwięk C na strunie najgrubszej, tak jak tu już zagrałem, czyli na ósmym progu. Następna superpozycja, struna piąta, gdzie jest na strunie piątej dźwięk C? Pusta to jest A, Ais, B, C, czyli od trzeciego progu. Wtedy mam po prostu C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. I później B, A, G. No bo została nam jeszcze szósta struna do zagrania. Superpozycja uzależniona od dźwięku tonicznego na strunie czwartej, czyli na strunie czwartej, gdzie jest dźwięk C, na dziesiątym progu.
C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. No tutaj można było powiedzieć, że jeszcze zabrakło nam dwóch strun, prawda? Bo jeszcze struna piąta na próg 14, 12, 10 i struna szósta 13, 12, 10. Tylko oczywiście ważne, żeby zakończyć na tym dźwięku jeszcze tonicznym, prawda? Bo jeżeli ja tutaj kończę, to zagrałem w zasadzie w tej doryckiej, prawda? Bym musiał zagrać. I kończymy tą kropką na końcu zdania dźwiękiem C. No teraz można powiedzieć, no czy warto faktycznie robić superpozycję od dźwięku tonicznego na trzeciej strunie? No bo na trzeciej strunie to mamy C na którym progu? Na piątym. G, gis, A, ais, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. Oczywiście można byłoby, aczkolwiek już musimy wtedy sobie dopisać, dorobić pozostałe trzy struny, aczkolwiek wtedy też troszeczkę już się zahaczymy o pozycję tą drugą, prawda? Bo jeżeli mamy tutaj C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C, pierwszej superpozycji lub do drugiej. Oczywiście najważniejsze w zasadzie jest to, nawet nie to, żeby rozpisywać te superpozycje. Najważniejsze jest to, żeby mieć obcykany gryf. Bo sobie wyobraź, jeżeli mamy obcykany gryf, wiemy, gdzie są poszczególne dźwięki, to możemy bez trudu znaleźć każdą z tych skal. Każdą z tych i każdą z następnych skal, które będziemy robili. I właściwie znowu wracamy do tego tematu nauczenia się gryfu. Nauczenie się gryfu właśnie jest jednym z najważniejszych elementów nauki gry na gitarze, bo jeżeli my teraz wiemy, gdzie są dokładnie te dźwięki, no przecież dźwięk C też jest na przykład, gdzie B, C jest też tu. Tu. Dźwięku, który tutaj mamy, możemy już wyprowadzić tą skalę, znając przepis CDFG, pryma, tercja wielka, tercja sekunda wielka i tak dalej, i tak dalej. Lub dźwięki CDFG ABC, prawda? Czyli już jakby. No niestety, tutaj ci zostawiam z bardzo trudną, bardzo, bardzo trudnym dylematem, bo oczywiście te pozostałe skale automatycznie rozpisz sobie chociażby te trzy pozycje uzależnione od tych trzech najgrubszych.